Dzień dobry Państwu. Bardzo chciałem podziękować Kamilowi i Inicjatywie Dąbrowskiej, przede wszystkim kierownictwu Pałacu Kultury Zagłębia za to, że możemy się tutaj spotkać. Ja nazywam się Michał Syska, reprezentuję Ośrodek Myśli Społecznej im. Fernanda Lassala z Wrocławia. A to spotkanie jest częścią pewnego cyklu, który realizujemy wspólnie z Fundacją im. Friedricha Eberta, która ma swoje biuro w Warszawie. Jest to cykl poświęcony problemom średnich i mniejszych miast w Polsce, który rozpoczęliśmy w 2017 roku seminarium z udziałem Filipa Springera, autora książki poświęconej byłym miastom wojewódzkim. I potem ruszyliśmy w Polskę i odwiedziliśmy w zeszłym roku 6 miast. Rozpoczęliśmy niedaleko stąd, bo rozpoczęliśmy od spotkania w Zawierciu. Potem byliśmy w Kielcach, w Koszalinie, w Gdyni, w Bełchatowie, w Płocku. I bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteśmy w Dąbrowie Górniczej i bardzo się cieszę, że zaproszenie do dyskusji tutaj w Dąbrowie Górniczej przyjęli tak zacni paneliści i paneliści. Chciałbym teraz przywitać i bardzo podziękować im za to, że zgodzili się udział w naszym spotkaniu. Chciałem przywitać panią Sławę Mińską-Duraj, prezydent Piekar Śląskich. Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Witamy. Pan Paweł Jaworski, filozof, architekt, urbanista, badacz procesów rozwoju miast. Pan Piotr Drygała, naczelnik Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej. Oraz pan Piotr Frączak, historyk ruchów obywatelskich. Chciałem także podziękować, że jest z nami prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak. Serdecznie witamy panie prezydencie. I kilka słów wstępu. Skąd w ogóle ten temat mniejszych i średnich miast? Otóż my ten cykl rozpoczęliśmy jeszcze długo przed tym, gdy światło dzienne ujrzał słynny już raport Polskiej Akademii Nauk profesora Śleszyńskiego, który w tonie alarmującym podaje to dość pokaźne dane dotyczące sytuacji mniejszych i średnich miast w Polsce, wskazując, że prawie połowa, czy około połowy z nich jest zagrożonych utratą podstawowych funkcji społecznych. W tym raporcie wskazuje się na problemy, z którymi borykają się średnie miasta. Na pierwszym miejscu wymienia się depopulację, czyli utratę ludności. Po drugie, procesy deindustrializacji, które tak naprawdę rozpoczęły się na początku transformacji ustrojowej, które całkowicie zmieniły szereg funkcji mniejszych i średnich miast, ponieważ one w większości życie społeczne było organizowane wokół dużych zakładów pracy. I także w tym raporcie wskazuje się, że dużym problemem mniejszych i średnich miast jest to, że coraz rzadziej są one siedzibami dużych firm, dużych przedsiębiorstw. Wreszcie zmiana struktury społecznej, demograficznej, że społeczności lokalne w średnich i mniejszych miastach starzeją się, co także stanowi nowe wyzwanie, nie tylko społeczne, ale także ekonomiczne dla tych miast. I wreszcie szereg problemów związanych z siecią transportową, że wiele średnich i mniejszych miast ma problemy rozwojowe w związku z na przykład niezbyt dobrze rozwiniętą siecią transportu kolejowego bądź autobusowego, która powoduje, że są problemy na przykład z łączeniem mieszkania w średnim bądź mniejszym mieście, a pracą w większym mieście bądź w metropolii. I wskazuje się, że, czy profesor Śleszyński wskazuje, że te problemy dotykają także Zagłębia Dąbrowskiego, czy szerzej województwa śląskiego. I skoro jesteśmy w Zagłębiu, to miasto Sosnowiec właśnie w tych rankingach jest przedstawiane jako miasto, które jest poważnie zagrożone między innymi depopulacją czy utratą wielu funkcji społecznych. I szacuje się, że do 2050 roku Sosnowiec utraci około 39% mieszkańców, co znacząco odbije się na dalszym funkcjonowaniu tego ośrodka. Piekary Śląskie według raportu przygotowanego przez Polską Akademię Nauk do 2050 roku mają utracić 37% mieszkańców, natomiast Dąbrowa Górnicza 32% mieszkańców.
I są to problemy, które stają się, przynajmniej w ostatnim czasie, stają w centrum debaty publicznej. Ten raport został także przedstawiony aktualnemu rządowi i aktualny rząd prowadzi pracę, czy przygotowuje nową strategię, która ma uwzględnić właśnie mniejsze i średnie miasta. I to jest jakby punkt wyjścia do naszej dyskusji. I chciałbym rozpocząć od pytania do pani prezydent. Jakby pani skonfrontowała swoje doświadczenie samorządowca, osoby, która na co dzień styka się z problemami miasta średniej wielkości, czyli Piekar Śląskich. Czy pani dostrzega te problemy opisywane przez badaczy u siebie, w swojej społeczności lokalnej, czy też Piekary Śląskie borykają się być może z jeszcze innymi wyzwaniami, które są stricte związane z lokalną specyfiką piekar? Bardzo dziękuję w pierwszych słowach za zaproszenie, bardzo dziękuję do tak zacnego grona. No, z jakimi problemami borykają się Piekary Śląskie? No, tak jak tutaj zostało powiedziane, odnotowujemy odpływ mieszkańców, natomiast nie w jakiejś drastycznej ilości. W tej chwili według szacunków mamy ponad 55 tysięcy mieszkańców. Nie wszyscy są zameldowani, więc w statystykach mamy niecałe 53. Natomiast śledzimy też te ruchy, gdzie oni odpływają. Odpływają zupełnie niedaleko. Do gmin, gdzie gospodarze tychże odrolnili bardzo duże tereny, przeznaczyli je pod deweloperkę i okazuje się, że część naszych mieszkańców mieszka na pięknych terenach zielonych, natomiast korzysta z infrastruktury naszej miejskiej, która w ostatnich latach przeszła sporą metamorfozę, bo dla mnie jest zawsze dumą, kiedy na przykład na moje obiekty Mosiru przyjeżdżają nawet mieszkańcy Katowic, bo takie nieoficjalne statystyki prowadzimy. Więc po godzinach z podatków piekarza, po godzinach mieszkają w pięknych, zielonych przestrzeniach, daleko od zgiełku i centrum miasta, natomiast chętnie wracają. I wystarczy, to taka ciekawostka, obserwować rejestrację pod marketami w piekarach. No bardzo dużo przyjeżdża specjalnie tutaj na zakupy, więc traktują Piekary Śląskie też jako, nie chcę, żeby to teraz tak górnolotnie i pyszałkowato zabrzmiało, ale też niejako takie centrum kultury, prawda? Bo w mniejszych gminach no nie zawsze można liczyć na przykład istnienie kina, czy powiedzmy duże gwiazdy, które występują podczas Dni Miasta. No mniejsze gminy nie stać, prawda? Więc oni właśnie z tego korzystają. Ale Piekary Śląskie są też takim ciekawym miejscem, bo tak, mamy niskie bezrobocie, ale nie mamy dużych zakładów pracy. Mamy dużo takiej lokalnej, drobnej przedsiębiorczości. Naszą bolączką jest brak terenów pod deweloperkę, bo tereny, przestrzenie są, ale one są zdegradowane i zanim wpływy eksploatacji zostaną uspokojone, to może minąć jeszcze 15, 20 i więcej lat. To samo dzieje się z terenami inwestycyjnymi. Jeśli sprzedam ostatnie kilkanaście hektarów, to już nie bardzo mam co inwestorom zaproponować. Więc tu widzę niebezpieczeństwo takiego zatkania możliwości inwestycyjnych. Czy jeszcze mam czas, czy już może komuś? Jeszcze do pani prezydent na pewno wrócimy. Jeśli pani będzie chciała się włączyć bądź polemizować z panelistami, to zapraszamy. To w takim razie chciałbym się zwrócić do Kazimierza Karolczaka, który ma perspektywę wojewódzką, rzekłbym, tak? Jako przewodniczący zarządu metropolii. Bo wracając jeszcze do tych danych, w tym zestawieniu profesora Śleszyńskiego pojawiają się właśnie miasta w województwie śląskim, które całkowicie utracą swoje funkcje i tutaj zawsze się wymienia na pierwszym miejscu Bytom. To jest jakby symbol miasta, które utraci w ogóle swoje funkcje, ponieważ ono utraci ponad połowę, czy około połowy mieszkańców w perspektywie roku 2050. Więc chciałem się zapytać o twoją perspektywę właśnie jako osoby, która kieruje takim związkiem, który przynajmniej dla mnie jako osoby spoza tego regionu rozumiem, że jest celem, aby także szukać recept na
na te problemy, więc jaka jest perspektywa patrzenia na te problemy osoby zarządzającej metropolią górnośląsko-zagłębiowską? Ta perspektywa wojewódzka, bardziej metropolitalna, wojewódzka to rok temu, półtora, kiedy byłem wicemarszałkiem województwa, a w tej chwili generalnie skupiam się na obszarze metropolii, to jest 1/3 obszaru województwa, 41 miast i gmin. I te wszystkie statystyki ten raport doskonale znam i on jest troszeczkę takim wyzwaniem, który stoi przed metropolią jako taką. Pani prezydent, wspominając o mieszkańcach, tych, którzy z piekar szukają jakiegoś lepszego miejsca na siedlenie, czyli tego przysłowiowego domku pod lasem, wspomina, że to są migracja, która jest wewnętrzna dla całego regionu, ale patrząc na saldo całości tej migracji dla całej aglomeracji, a de facto konurbacji, którą mamy tutaj na Śląsku, to ona jest ujemna, czyli jednak coraz więcej mieszkańców wyprowadza się nie tylko kilka kilometrów do sąsiednich gminy, gdzie jest cicho, spokojnie, jest piękny, ładny teren czy las, ale wyprowadza się do innych ośrodków miejskich. Są też analizy opracowania, które wspominają, że ludność generalnie będzie dożyła do przemieszczania się i zamieszkiwania w miastach. Szacuje się do roku 2035 z obecnych 60-kilku% mieszkańców dużych miast, całej populacji, może to rosnąć nawet do 80-kilku%. Tak więc ta perspektywa wskazuje, że być może powinno być dobrze. Ale patrząc, nakładając na raport, o którym mówimy i te trendy, które akurat mamy do czynienia tutaj na Górnym Śląsku i Zagłębiu, to one pokazują wyraźnie, że mieszkańcy nie wybierają na ślepo, tylko oni szukają miejsc, które dadzą im jakieś perspektywy, wysoką jakość życia, możliwości rozwoju zawodowego, realizacji tych celów, które sobie stawiają, w zależności od wieku, w którym są. Najczęściej widać sytuację i perspektywę obszarów miejskich, aglomeracyjnych w sytuacjach, się obserwuje ludzi młodych i ich wybory. Zaczynają się już de facto od wyboru studiów, które dla naszych mieszkańców często się okazują uczelniami pozaregionalnymi. To są osoby, które są najczęściej właśnie młode, ambitne, wiedzą czego chcą, wiedzą, że tutaj na przykład tego nie dostaną i szukają przysłowiowego szczęścia w Krakowie, we Wrocławiu, w Poznaniu, w Warszawie, albo już nawet jeszcze dalej, jesteśmy w Unii Europejskiej i te studia naprawdę już można znacznie szukać znacznie lepszych też już kierunków i możliwości poza granicami Polski. Problem jest taki, że po kilku latach studiowania najczęściej te osoby już tam budują różnego rodzaju relacje, często związki. One już tutaj raczej nie wracają, kiedy zobaczą, jak gdzieś indziej cyrkowiowa trawa jest zielona. I to jest pierwszy problem, na który zwracamy uwagę w perspektywie przyszłości metropolii. Kiedy wiemy, jakie mamy problemy, przede wszystkim związane z jakością życia, z wizerunkiem, stereotypem aglomeracji górnośląsko-zagłębiowskiej, jakiego miejsca, gdzie spowija nas codziennie smog, gdzie de facto oferta i kulturalna, i spędzania możliwości spędzania czasu wolnego jest poniżej średniej dla dużych miast, to wtedy jest ten problem, z którym mam do czynienia. Stąd pojawiają się te negatywne dane o tej demografii i z tym próbujemy walczyć. Między innymi metropolia też powstała po to, żeby spróbować wykrzesać jakiś dodatkowy potencjał ze współpracy miast i gmin. Obecna ustawa o samorządzie, ona de facto ogranicza prezydenta do działania na rzecz swoich mieszkańców, no bo ci mieszkańcy go wybierają, on jest odpowiedzialny przed nimi się rozlicza z tych swoich działań. De facto tej premii za to, żeby móc patrzeć szerzej, nie do końca jest gdzie szukać. Kiedy wokół naszych miast, mamy 13 miast na prawach powiatu, pozostałe gminy,
które, jak wiemy, podróżując się po miastach metropolii, często przejeżdżamy kilka granic, nawet gdybyśmy nie znali, jak one przebiegają, wtedy byśmy nie wiedzieli, w którym momencie granice którego miasta właśnie przekraczamy. Trzeba sam mam problem, szczególnie tej śląskiej części, podróżując ze Teśką, kiedy jestem w Zabrzu, kiedy jestem w Rudzie Śląskiej, czy jeszcze gdzieś indziej. Ale generalnie to pokazuje, że po pierwsze dla wielu mieszkańców nie ma to znaczenia, bo i tak codziennie te granice przekraczają, a z drugiej strony zarządzanie budżetem jednej gminy, która jest wycięta z jakiegoś dużego organizmu, jest znacznie trudniejsze, niż gdyby to był jeden organizm. Jeżeli podsumowalibyśmy wszystkie budżety wszystkich miast, metropolii, to mamy kwotę około 10 miliardów złotych. Warszawa, którą, no, to jest trochę punktem odniesienia, bo to jest podobna aglomeracja, nie 2 miliony 300 tysięcy mieszkańców, jest trochę mniejsza, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców, ale z drugiej strony też więcej tam osób pracuje i więcej osób też dojeżdża. Ale generalnie można powiedzieć, że to jest trochę porównując, ale budżet Warszawy jest praktycznie dwukrotnie większy, to jest około 18 miliardów. To pokazuje tą dysproporcję i to pokazuje, że Warszawa, ale podobne miasta, te, które mają odpowiedni potencjał rozwojowy, ten budżet, w ramach dużego budżetu łatwiej znaleźć środki na rozwój i przez to one coraz szybciej się rozpędzają, a my coraz trudniej mamy je szansę dogonić. Nawet z tej chwili mając metropolię, mając dodatkowy udział 5% podatku z PIT naszych mieszkańców, to jest 370 milionów złotych. To nie ma szans zasypać tej dysproporcji. Na transport biurowy, który jest jednym z wyznaczników dobrej jakości życia, wydajemy w metropolii niecały miliard złotych. Warszawa wydaje 2,7 miliarda złotych. To pokazuje pewną przepaść, której nie da się odrobić. Jeżeli ktoś pojedzie do Warszawy, się szybko okaże, że on szybko zrezygnuje ze swojego samochodu osobowego. Oczywiście mówię, że tam są też problemy z parkowaniem i to jest jeden z głównych argumentów, ale z drugiej strony tam są sytuacje, że są przystanki, gdzie linie autobusowe podjeżdżają co kilka minut. U nas tego się nie da zrobić, bo nie jesteśmy w stanie kosztowo podołać takiemu wyzwaniu. Tak więc my, jako silny organizm miejski, bo można powiedzieć jeden z większych w kraju, my mamy takie problemy w stosunku do stolicy, a nie mówiąc, gdyby osobno miasta wielkości właśnie czy Piekar, czy inne w podobnych wielkościach mogły mówić o zapewnieniu tej dobrej jakości życia. Do tego dochodzą problemy miast, które no, straciły pewne swoje funkcje w wyniku przemian i gospodarczych, ale i też kwestia pewnych procesów po transformacji. Tu mówimy trochę o Bytomiu. Na swoją szansę stracił wtedy, kiedy odrzucił pomysł przebiegu kolei obok przechodzącej przez Bytom. Wtedy on stracił swoją szansę, wtedy w ogóle Katowice miały szansę zaistnieć. Tak to niestety historycznie wyglądało. Następnym takim miastem też jest Zabrze. Ale generalnie patrząc na całe Zagłębie Dąbrowskie, my w tej chwili praktycznie straciliśmy prawie cały przemysł. Oczywiście jest jeszcze huta ArcelorMittal, wtedy kiedyś huta Katowice, ale kopalni już dawno nie mamy. Większego przemysłu z żadnej spółki Karbu Państwa nie mamy. Tak więc w tym zakresie powinniśmy jak najszybciej, moim zdaniem, dążyć do jakichkolwiek zmian ustawowych, szczególnie w zakresie budowania tej bazy podatkowej. Jeżeli wystarczy mieć u nas zakład pracy, ale wystarczy jedno biuro w Warszawie po to i tam rejestrować siedzibę i tam płacić podatki, no to jest coś nie tak. W Unii Europejskiej zresztą do tego się też już dąży, zastanawia się, w jaki sposób opodatkowywać wielkie koncerny. Gdzie Google czy Amazon powinien płacić podatki? No, naszym zdaniem, moim zdaniem, jako przedstawiciela takiego obszaru, który powinien mieć z tym problem, nie jesteśmy stolicą i nie mamy tej dodatkowej możliwości, które daje stolica przez centralizację wszystkich różnego rodzaju urzędów, ale i wszystkich agentów rządowych, że to podatkowanie, ta baza podatkowa powinna być budowana tam, gdzie mają miejsce zatrudnieni osoby, którzy budują kapitał tej firmy lub są sprzedawane usługi. To jest jedyna, moim zdaniem, trochę sprawiedliwa szansa. Dopiero później, mając taką bazę podatkową, można mówić o dodatkowych, różnego rodzaju równoważonych tych podatkach, janosiku czy innym z tym stylu, ale powinniśmy od tego zacząć. Jeżeli w tej chwili mamy często w trakcie wyborów są tego różnego rodzaju obietnice i uważam trochę populistyczne. Jeżeli rząd proponuje, że pomożemy wam, przyniesiemy wam siedzibę PKP Cargo,
No to okej, taka propozycja padła, faktycznie siedziba PKP Cargo z Warszawy została przeniesiona, czyli zarejestrowana w Katowicach. No, moim zdaniem, jeżeli już miała pomóc nam, to powinna być zarejestrowana w Bytomiu, albo w Zabrzu, albo właśnie w Piekarach Śląskich. Ale to w dalszym ciągu pokazuje pewien mechanizm urzędniczego wskazania, to ten będzie płacił tu podatki, będę wam miał lepiej. To tak nie powinno być. W ten sposób nie powinniśmy planować naszego rozwoju. Dziękuję. Chciałem nawiązać w pytaniu do następnego panelisty właśnie do wątku, na którym zakończył Kazimierz Karolczak, mówiąc o deglomeracji, bo w tym raporcie, od którego rozpocząłem nasze spotkanie, wskazuje się także na pewne rekomendacje, które miałyby być takim panaceum na bariery rozwojowe małych i średnich miast i tam się wskazuje właśnie dekoncentrację, tudzież deglomerację, czyli przenoszenie instytucji centralnych do mniejszych ośrodków. Wskazuje się także reindustrializację, czyli centralnie planowane rozłożenie produkcji przemysłowej w różnych ośrodkach oraz zagęszczenie siatki transportowej, tak żeby mniejsze i średnie miasta nie były wykluczone transportowo. I chciałem się zwrócić do Pawła Jaworskiego z takim pytaniem, bo to są kwestie do rozstrzygnięcia na szczeblu rządowym czy centralnym. I chciałem się zapytać właśnie o ten podział ról w rozwoju małych i średnich miast, jaka rola powinna być władz centralnych i czy samorządy same w sobie mają narzędzia, aby także powstrzymywać te negatywne tendencje, o których już tutaj rozmawialiśmy w tych poprzednich wystąpieniach. To chyba powinniśmy pozostać w takiej stylistyce, że problem jest bardzo skomplikowany i dokładać kolejne warstwy. Półtora tygodnia temu, czy dwa tygodnie temu byłem na kongresie Klubu Jagiellońskiego, który był poświęcony dokładnie temu samemu tematowi i na każdy problem tam padała odpowiedź dekoncentracja czy deglomeracja centralnych instytucji. Tak. I mnie cały czas w głowie kołatało, co z tego, że Wyższy Urząd Górniczy jest w Katowicach? Jakby nic. Nic z tego nie wynika. W sensie przeniesienie samej instytucji poza Warszawę, ta instytucja w Katowicach jest od zawsze, no jakby nie spowoduje niczego. I takich refleksji nie było. To taka jakby krótka wycieczka do kontekstu. Ministerstwo Infrastruktury albo Finansów nie przeniesie setek kancelarii prawnych, firm doradztwa podatkowego. Chociaż ja nie mówię o deglomeracji takiej przeniesienie Urzędu Górniczego, tylko bardziej o tej bazie podatkowej. Mnie bardziej boli siedziby tych firm w pokoikach w Warszawie, w biurowcach i płacenie tam podatków. Jasne, ale jakby drugim poziomem tego żartu, który krążył po kuluarach kongresu, było to, że jeżeli się przeniesie instytucję do Radomia, to urzędnicy będą mieszkali w Warszawie, będą dojeżdżali codziennie pociągiem Kolejami Mazowieckich, który jest bardzo tani, do Radomia do pracy i tak naprawdę dalej się nic nie zmieni. Jakby problem jest o wiele bardziej skomplikowany niż sama migracja instytucji. No ale tak, jakby dyskusja o podniesieniu, czy jakby wykreowaniu jakiejś siły rozwojowej w małych i średnich miastach dotyczy różnych wątków. Tak jak już sam wskazałeś, że jest problem deindustrializacji czy reindustrializacji podnoszony, jest problem dekoncentracji instytucji centralnych. To są odpowiedzi z poziomu centralnego, tak? Jakby to nie gmina decyduje o tym, czy dany obszar się zindustrializuje. Gmina może wyznaczać tereny pod lokalizację przemysłu, ale no, jakby gmina samą swoją decyzją nie wywoła takiego ruchu. To jest jakieś rozwiązanie, które wymaga zewnętrznego, centralnego wsparcia. Z drugiej strony jest szereg rzeczy, które gmina może zrobić. Ustawa o samorządzie gminnym wyznacza konkretne narzędzia dla działań władz samorządowych. Chyba nam mikrofony się złączają. Małe i średnie miasta są o tyle dobrej sytuacji, że aparat administracyjny w takich miastach jest niewielki. Te miasta są sterowalne. W przeciwieństwie na przykład do Warszawy, która jest niesterowalna i już osiąga takie rozmiary organizmu miejskiego, gdzie pewne projekty po prostu przynoszą nieprzewidywalne skutki. W takim samorządzie pewne rzeczy można rozstrzygnąć. Można, nie wiem, spowodować jakąś mobilizację w urzędzie, powołać zespół roboczy, problem rozwiązać. Więc to jest na pewno plusem. Ale jakby te rozwiązania, które proponuję,
proponuje samorząd lokalny, no one muszą się spotkać z odpowiedzią centralną. Więc jeżeli, jeżeli pytasz, no, co może podmiot centralny, co może podmiot lokalny, to jest bardzo dużo rzeczy, możemy je sobie wszystkie wylistować, ale chyba nie o to chodzi, bardziej o zaznaczenie pewnego wątku do dyskusji. No to tak, no te interwencje, które są proponowane z poziomu centralnego, nie wiem, przenoszenie instytucji, prowadzenie bardziej zrównoważonej polityki przestrzennej na poziomie kraju, porzucenie wiary w model dyfuzyjny, że jakby będziemy lokalizować pewne motory rozwojowe tylko w głównych ośrodkach, one mają jakoś tam promieniować w tajemniczy sposób na otoczenie, no to będą pewne rzeczy, które może podejmie rząd, może nie, no ale z drugiej strony są te odpowiedzi, które gmina może podejmować, no ale to też jest taka jakby pułapka łatwych rozwiązań. Z jednej strony mówimy o tym, jakie trudności ma miasto, potem mówimy, jakie trudności ma region, ale no, tak jak się pojawiało w Pana odpowiedzi na początku, no aglomeracja funkcjonuje w jakimś otoczeniu. Jeżeli popatrzymy na dane z bazy PESEL, wymeldowania i zameldowania, zderzymy to z danymi transportowymi, nie wiem, obciążenie układu drogowego, czy dane przejazdowe przewoźników kolejowych, no to widzimy, że ta ludność ucieka w stronę Bielska, w stronę Pszczyny. Ja akurat miałem przyjemność spędzić dużą część swojego życia w Pszczynie i widziałem, jak cała gmina wokoło zabudowuje się domami ludzi, którzy z Katowic uciekają, tak? Więc no, jakby widzimy, że ten obważanek się cały czas poszerza, więc jakby odpowiedzi na koordynowanie tych polityk, które leżą w ręku gminy, też trzeba szukać gdzieś na zewnątrz i prawdopodobnie też na zewnątrz metropolii. Jakby ten kontekst też jest super ważny, więc na ten moment, na pierwsze pytanie, jest to skomplikowane. Na pewno odpowiedź, której udziela Klub Jagielloński, ta odpowiedź wydaje mi się niewystarczająca, to znaczy narzędzia, które zastosuje rząd, nie zadziałają same z siebie, jeżeli nie będą wsparte lokalnymi działaniami i to nie tylko z poziomu gminy, z poziomu województwa, czy to metropolii, czy każdego innego. Właściwie z tą samą kwestią chciałem się zwrócić do pana Piotra Frączaka, a mianowicie tę kwestię, na ile samorządy lokalne tych średnich i małych miast, ponieważ wrócę jeszcze do jednego z wniosków z tego raportu, tam wskazuje się, że problemem nie tylko jest depopulacja, ale problemem jest to, że te miasta opuszczają osoby w wieku produkcyjnym nieźle wykształcone, czyli moglibyśmy określić, że są to grupy społeczne, które mogłyby zostając, mogłyby stanowić duży kapitał społeczny, czy który by przekładałby się na rozwój. Więc pytanie jest, gdzie Pan by szukał tych rozwiązań, czy faktycznie jest tutaj tylko ta interwencja władz centralnych dotycząca na przykład deglomeracji, czy o czym mówił Kazimierz Karolczak, kwestia tych podatków związanych z siedzibą. Tak. A na ile samorządy dziś mają narzędzia, aby budować tam jakość życia, która powodowałaby, że ten odpływ ludności byłby powstrzymany? Ja właściwie patrzę na to wszystko z punktu widzenia organizacji społecznych, czyli właściwie od dołu. Tutaj zostałem przedstawiony jako historyk, bo się tym bardzo interesuję i trochę do historii będę odwoływał, bo z tego względu w Dąbrowie się pojawiłem, ale właśnie raczej patrzę z punktu widzenia organizacji i tak naprawdę ostatnio usłyszałem takie powiedzenie i wydaje mi się, że ono bardzo słuszne, znaczy, że taka działalność organizacji pozarządowych, której mierzy, to jest taki kamień w bucie. To jest taki moment, taka organizacja to jest coś, co właśnie samorząd, rząd czuje jako ten przeszkadzający mu iść do przodu i taki bolący, ale równocześnie przypomina o pewnych rzeczach systematycznie, o których bardzo by się chciało zapomnieć. Ja z tej perspektywy trochę tego kamienia w bucie chciał powiedzieć o tych problemach bardzo oczywiście złożonych. I o tym, że oczywiście centralna interwencja i interwencja samorządu są niezbędne. To znaczy na pewno nie, bez nich się nie uda. Ale pytanie, czy jest coś więcej. No i tu są dwa pytania, które mi się jawią. To jest pierwsza perspektywa, o jakiej mówimy, a drugie, o jakim problemie mówimy. Znaczy, jaki problem jest rzeczywiście tym problemem, o który nam chodzi. Pierwsza perspektywa, to ja oczywiście sobie myślę z perspektywy 100 lat. Tak? Mamy problem, czy teraz rozwiązujemy problem fabryk pełnych życia. 100 lat temu spokojnie właśnie ten problem nam
czy tą darowiznę nam przygotowywano, żebyśmy, żebyśmy mogli się teraz tym zajmować. Więc jeżeli patrzymy z perspektywy 100 lat, to oczywiście od razu mi się przypomniał Putna, cała koncepcja, do której wracam bardzo często, znaczy tego, że to, jak dzisiaj funkcjonujemy, jest zależne od tego, w dużej mierze od tego, jak organizowaliśmy się 100 lat temu. I oczywiście polska historia, historia Włoch, to jest zupełnie osobna kwestia, ale jak spojrzymy na mapę różnych zjawisk społecznych i podłożymy to na kwestie granic zaborów, okaże się, że te rzeczy jednak istnieją i funkcjonują. Że te 100 lat temu, jak żeśmy łączyli tą Rzeczpospolitą, to ona jeszcze cały czas w wielu wypadkach, nie mówiąc już o liniach kolejowych, nie jest dobrze połączona. Więc trochę mam tą kwestię perspektywy 100 lat i myślenia o tym, ale to za chwilę, bo te 100 lat w perspektywie jednego z problemów, o których dzisiaj mówimy, to znaczy, czy jesteśmy na końcówce, to znaczy, czy to jest jeszcze te 10 lat, które mamy szansę na zatrzymanie sytuacji, czy nie. Znaczy, pytanie jest zasadnicze, czy naprawdę naszym problemem jest rozwój, to znaczy, czy inwestowanie, bo z punktu widzenia samorządu, rządu, oczywiście rozwój, wzrost produktu krajowego brutto jest czymś, co pozwoli nam ratować sytuację. No ale z punktu widzenia, właśnie jeżeli patrzymy nie z perspektywy dwóch kadencji samorządu, ale tych 100 lat, może się okazać, że to nie jest ten sposób myślenia, który nas prowadzi w dobrym kierunku. Znaczy, że doprowadzi nas do tego problemu, czyli tych poprzemysłowych, upadających zakładów, które w pewnym momencie się pojawią, będą raczej problemem niż zyskiem. Więc pierwsze pytanie, czy rzeczywiście rozwój jest tym rozwiązaniem, o które nam chodzi. I to jest pytanie, które bardzo trudno jest odpowiedzieć nie rozwój, coś innego. Ale pytanie się pojawia i będzie się pojawiało coraz głośniej. Druga, oprócz tego, czy to rozwój, to jest pytanie o jakość życia. I znowu jest pytanie, co to znaczy jakość życia? Czy jakość życia, no możemy powiedzieć smog, jest kwestią jakości życia w tej chwili taką jedną z tych, które dominują. Ale tak naprawdę, gdzie tego smogu nie ma? Znaczy, tak naprawdę rzeczywiście, jeżeli ktoś jest pod lasem, to może ma od lasu trochę lepiej, ale ilość najczęściej wokół spalanych w najróżniejszych, tam byłem ostatnio w miasteczku, gdzie, ponieważ bardzo wiele jest tam takich meblowych rzeczy, no to oczywiście pali się tymi elementami od mebli, co powoduje, że piękne tereny są mocno tą politurą zanieczyszczone. Więc pytanie, co to znaczy jakość życia? I ta jakość życia trochę jest w umysłach, to znaczy jasne, możemy powiedzieć sobie, że jakość życia to jest polecieć samolotem za granicę nad ciepłe morze, no ale znowu z perspektywy, jak mówimy o tych 100 latach i tym, w jakim kierunku my dążymy, to coraz częściej mówi, dobra, nie latam samolotem, to nie jest moje rozwiązanie, nie jeżdżę samochodem. Nie dlatego, że nie ma miejsc parkingowych czy jest ruch, tylko z jakiegoś innego powodu, właśnie jakości życia de facto, i to nie jakości życia tylko naszej, ale naszych dzieci. To jest problem, który nagle się okaże być może dla osób super ważny, że ta jakość życia jest ważna. No i jeżeli stawiamy tak problemy, to znaczy, że to wcale być może trzeba zmienić myślenie o jakości życia. To, co mi się wydaje, jest takim problemem, którego ja oczywiście nie mam żadnej recepty na to, żeby to rozwiązać, choć myślę, że organizacje mogłyby mieć, jeżeli byłyby rzeczywiście wystarczająco silnie uwierającym, to jest to, że naprawdę w wielu miastach myśli się, że wyjazd do Warszawy jest czymś ratującym, znaczy czymś, co daje perspektywy, nobilitującym, dającym perspektywy. To jest w głowie. Tak? Znaczy jasne, że można powiedzieć, że jak się jest w Warszawie, to ja pamiętam jeszcze z 80-tych lat z Torunia, znajomi z Torunia twierdzili, że po prostu w Warszawie to się u was tyle dzieje. No i a ja mieszkałem w Warszawie, oczywiście nic nie wiedziałem, że się tyle dzieje. I mi to zupełnie nie przeszkadzało. Oni specjalnie przyjeżdżali do Warszawy na rzeczy, o których ja nie miałem zielonego pojęcia.
bo taka była tendencja. Być może tą tendencję, być może właśnie, jeżeli by nam się zmieniło, to znaczy nagle by się okazało, że smog jest w Warszawie, a smogu gdzie indziej nie ma, to jakość życia nagle się inaczej ustawi. Pytanie jest tylko, jak to zrobić. No i tu jest pytanie podstawowe, to znaczy pytanie o kapitał. To znaczy, czym my mamy budować to coś, o co chodzi. No i jeżeli chodzi o kapitał, o finanse, jeżeli chodzi o inwestycje, to jasne, będziemy rozwijać się coraz bardziej, ale to przynosić będzie negatywne skutki. Mamy to jak bardzo. To jest jasne, możemy dyskutować o tym, jak bardzo będzie to. No więc pieniądze oczywiście powodują ruch, ale powodują ten ruch, który ten smog nam również napędza. No pozostają nam dwa pozostałe kapitały, czyli społeczny i ludzki. I znowu, jeżeli ludzki kapitał, wiedza, umiejętności potraktujemy jako coś, co jest po to, żeby dobrze zarabiać, piąć się do góry i tak dalej, znaczy na tej ścieżce, no to oczywiście będziemy na tej ścieżce podążać, bo po to się uczymy, żeby osiągnąć jak najwyższe stanowisko. Najwyższe stanowisko w jak największej fabryce, jak największa fabryka, która jak najwięcej sprzeda. Jak najwięcej sprzeda, znaczy jak najwięcej wyprodukuje i to jest absolutnie nie dotrzyma. Ale być może wcale nie jest tak. Być może właśnie jakość życia to nie jest praca, tylko czas wolny. I to nie czas wolny spędzany za granicą, tylko może czas wolny spędzany w towarzystwie, w organizacji, we wspólnocie. Nagle się okaże, być może, że to jest inna sprawa. I druga rzecz, to jest ten kapitał społeczny, który, znowu wracając do tego Putnama, żeby go zamknąć, jest stuletni, to on budowany jest właśnie po to, żeby umieć żyć i cieszyć się tym, co się ma, a nie tym, co może się mieć, jeżeli się coś zrobi. Ludzie się uczą, znam, kiedyś znałem taką osobę, która miała już tyle papierów, że mogła robić, że nie starczyłoby jej życia, żeby spróbować wszystkich tych rzeczy, na które miała umiejętności. Niestety już nie żyje, ale tak działam. Ja się pytałem, dlaczego ty zdobywasz kolejne umiejętności, zamiast wykorzystać to, co masz. Ale nie, bo taka jest ta racja, tak trzeba to robić. I kończąc z tym kapitałem, z tymi 100 latami, jeżeli nam się uda przetrwać cywilizacyjnie 100 lat, co jak wiemy nie jest wcale takie pewne, to pytanie jest, jaka będzie sytuacja za te 100 lat. Znaczy, jaki kapitał społeczny my zostawimy tym pokoleniom, bo my, akurat Dąbrowa ma bardzo dobry kapitał sprzed 100 lat. To jest wspaniałe doświadczenia samoorganizacji, działań społecznych, zaangażowań. Pytanie jest, czy my jesteśmy wystarczająco, mamy to zarobienie, żeby za te 100 lat równie było silnie i ten układ obywatelski kontra klientystyczny, czyli układ taki, który się zależy od władzy, zależy od kogoś, kto ma pieniądze, czy obywatelski, gdzie się nie zależy i działa się wspólnie, czy uda nam się utrzymać, czy to się cofnie i może tak. To przejdziemy płynnie do pana Piotra Drygały z pytaniem właśnie o kapitał społeczny, ponieważ Dąbrowa Górnicza znajduje się w takiej sieci miast progresywnych i tam z tyłu są publikacje, jest książeczka, w której te miasta chwalą się swoim dorobkiem, znaczy czymś, z czego są dumne, co pozwala im niwelować właśnie te negatywne zmiany. I tam są przykłady z Ostrowa Wielkopolskiego, ze Słupska, z kilku innych miast, natomiast w Dąbrowie Górniczej takim przykładem jest partycypacja społeczna. Stąd moje pytanie do ciebie. Na ile właśnie budowa lokalnego kapitału społecznego według ciebie może być narzędziem do przezwyciężania tych barier rozwojowych? Jak umieściłbyś to, czym się zajmujesz, czy zajmujesz właśnie w kontekście rozmowy o barierach rozwojowych dla średnich i małych miast? Znaczy, po pierwsze to, że to jest tam w tej książeczce i to, że czym ja się zajmuję, to bym zdefiniował inaczej, bo te wszystkie osoby tutaj, które siedzą na sali, to są ludzie, którzy to tworzą, to budują i tym się jakby zajmują. To jest trochę kontynuacja wypowiedzi Piotra. Co z tym 100 lat, to się w piątek chyba okaże, bo podobno 1 lutego my jakiś meteoryt będziemy zahaczyć, więc zobaczymy,
jaki będzie ciąg dalszy, ale ja bardzo mocno jakby myślę podobnie jak Piotr i trochę z tym raportem dyskutując powiedziałbym tak. Ja tego nie stawiam jako wyzwania, bo starzejące społeczeństwo się jest faktem. My z tym nie wygramy. Znaczy my nie powinniśmy szukać pomysłów na 500+, bo my tego już nie odwrócimy. Siedzi tu pan doktor, jeden, drugi. Moim zdaniem tego się nie da odwrócić i to jest fakt, który po prostu nas czeka. My raczej powinniśmy szukać rozwiązań, w jaki sposób mamy się z tym pogodzić i jak budować nasze miasta i wspólnoty, żeby korzystać z tego potencjału. Tak samo nie wierzę w to, że odwrócimy tendencję zmniejszania się populacji. Za to powinniśmy się liczyć z tym, że w perspektywie, myślę, że nie 100 lat, a przynajmniej 10 najbliższych, będziemy mieli falę napływu tutaj różnych gości. Tych, których chętnie przyjmujemy i dzisiaj już uzupełniają naszą gospodarkę za wschodniej granicy, ale jestem przekonany, że całe południe ruszy na północ Europy. Mówię o południu świata oczywiście. I to jest coś w tej najbliższej dekadzie, z czym się zderzyć będziemy musieli. Bardziej upatruję partycypację, konsultacje i sposoby myślenia o tym, jak dzisiaj wspólnoty układać w takim dużym wyzwaniu, jak powinniśmy funkcjonować w samorządzie. Bo ja się tutaj zgodzę oczywiście z wszystkimi instrumentami finansowymi, budowaniem strefy ekonomicznej, ale jestem przekonany, że to nie są rozwiązania, które nam pomogą. Co do działań rządu powiem tak, to nie jest, jak powiedzieć, w centrum uwagi. Moim zdaniem to jest ostatnie ogniwo, którym rząd dzisiaj się w ogóle zajmuje, że mamy zagrożenie jakiekolwiek rozwojowe naszych miast. Wszyscy wiemy tutaj na sali, czym dzisiaj się rząd tak naprawdę zajmuje, co nie znaczy, że wcześniejsze rządy robiły inaczej, bo moim zdaniem to jest problem, który ciągle jest jakby nierozwijany. Zmierzam do tego, że my dzisiaj, tego Piotr nie opowiedział, nie wiem, czy będzie tu miał trochę okazję, ale wydaje mi się, że musimy się zmierzyć z jednym wątkiem, że przez ostatnich parę dekad, no powiedzmy przez ostatnie 60 lat, tych powojennych, jednak staliśmy się społeczeństwem, które nauczyło się jednego schematu. Chodzę do pracy, zarabiam, mam się wykształcić, żeby jak najlepiej zarabiać, a urzędnik w cudzysłowie zrobi wszystko za mnie innego. Moim zdaniem ten model nie wytrzyma. Samorządy dzisiaj nie dadzą sobie rady z tym wszystkim i musimy wracać do tego wszystkiego, co się działo w czasach przedwojennych, w czasach zaborczych, gdzie jednak samorządność polegała na tym, że ludzie nie oddawali wszystkiego tym, którzy nimi zarządzają, a jednak sami się organizowali, rozwiązywali różne problemy. I w tym rozumieniu patrzę na partycypację, konsultacje i wciąganie ludzi w jakby rozwiązywanie tych problemów. I chyba dobrym przykładem są seniorzy, tak? Na których nie możemy patrzeć tylko w sensie pomagania im i organizowania czasu wolnego, tylko jak w miękki, fajny sposób angażować ich dzisiaj do tego, żeby ich wiedzę wykorzystywać do pomocy tym młodym ludziom, którzy się mierzą z wychowaniem rodziny. No mogę tu rzucać różnych przykładów od korepetycji, opieki nad dziećmi, świetlicy i tak dalej, i tak dalej. Więc bardziej bym zmierzał w partycypacji i dyskusji właśnie w tym kierunku. Nie urząd i urzędnik, który realizuje nasze zadania publiczne, ale jednak próba namawiania ludzi do tego, żeby wspólnie te rzeczy i problemy rozwiązywali. No i tu mamy dramat niestety, bo koło się zamyka, czyli edukacja i oświata, która moim zdaniem jak była tragiczna, tak idzie jeszcze w gorszym kierunku. Mam dzisiaj syna w drugiej klasie szkoły podstawowej. Moim zdaniem dzieci się uczy indywidualizmu, rywalizacji i absolutnie nie zajmowania się problemami tych innych i wspólnego ich rozwiązywania. Dziękuję bardzo. Za chwilę Państwa będę próbował zachęcić do włączenia się do naszej dyskusji, ale chciałbym wykorzystać, że w naszym spotkaniu bierze udział Pani Prezydent i zadać jeszcze jedno bardzo konkretne pytanie na temat wątku, który się przewijał w naszej dyskusji, a który według Jacka Żakowskiego będzie jednym z tematów tego roku, czyli deglomeracja, bo to będzie prawdopodobnie w kampanii parlamentarnej, przynajmniej kilka partii politycznych deklaruje, że wciągnie to na swoje sztandary. Chciałbym zapytać z perspektywy prezydenta Piekar Śląskich, czy pani uważa, że to jest dobry pomysł, przenoszenie instytucji centralnych? A jeśli tak, to jaką instytucję centralną z chęcią by pani przyjęła u siebie w Piekarach? Jest. No ja
nie tylko instytucje publiczne, ale niektóre firmy, o których ostatnio głośno, pewne spółki, to bardzo chętnie. Bo akurat te kilkanaście hektarów to by wystarczyło na te dwie wieże. Ale tak poważnie rzecz ujmując, ja bardzo o to walczę, żeby udało się ściągnąć jakieś instytucje do piekar. I tak udało się w poprzedniej kadencji ściągnąć delegaturę Narodowego Funduszu Zdrowia. Są tylko cztery w województwie śląskim, w tym jedna w Piekarach Śląskich, której podlegają takie duże miasta, między innymi jak Bytom. I to też spowodowało, że to nasze umiejscowienie na mapie no, stało się takie atrakcyjne, bo teraz, żeby sobie kartę EKUS wyrobić, czy lekarze sobie to bardzo chwalą, bo wszystkie kwestie związane z receptami, z ich procedurami załatwiają na miejscu, a dojazd do piekar jest bardzo łatwy ze względu na przecinającą miasto autostradę A1 i węzeł Piekary Śląskie. Więc wyjechać z piekar, dojechać do Zabrza, Gliwic, to jest kwestia kilkunastu minut tak naprawdę, czy dostać się do autostrady A4. No, jakie są inne oczekiwania? No, każdą instytucję przyjmę, która tylko zechciałaby swoją siedzibę w piekarach mieć i atuty są bardzo duże. Natomiast jeśli wolno mi nawiązać do słów w sprawie edukacji, no to ja powiem coś strasznego. To jest takie obrazoburcze, ale edukacja, która powinna być motorem napędowym każdej gminy, niezależnie ile szczebli tej edukacji posiada, dla nas samorządowców zaczyna być kamieniem młyńskim u szyi. Dlaczego? Ten nieśmiertelny problem niedoszacowania subwencji oświatowej to jest coś, co powoduje, że coraz mniej mamy środków na inwestycje, na pewne projekty miękkie, służące także seniorom, o czym jeszcze zdążę szybciutko za chwilę powiedzieć, bo jeśli ja muszę dokładać do subwencji ponad 1/3 moich własnych środków, to się przekłada na prawie 30 milionów w budżecie piekar śląskich, no to to jest rzecz przerażająca, a projektowane zmiany jeszcze tę przepaść pogłębią. Ja jestem powiatem grodzkim, stąd mam jeszcze na barkach szkolnictwo średnie. I jeśli tutaj w tym zakresie się nic nie zmieni, będziemy coraz więcej środków przeznaczać na zadanie, które należy do państwa. I teraz tak, bo zaczęliśmy również o seniorach i o stowarzyszeniach, organizacjach pozarządowych. My właśnie w takie rzeczy staramy się inwestować. Więc kwestia tego, że Rada Seniorów funkcjonuje już kilka dobrych lat, to, że finansujemy im bezpłatne szczepienia, że umożliwiamy rozwój. Ja mam przepiękny, dzięki środkom unijnym wyremontowany budynek Centrum Organizacji Pozarządowych. Wszystkie stowarzyszenia, organizacje, które mają swój adres piekarski, mogą bezpłatnie wynajmować tam pomieszczenia, organizować spotkania. Kompleks jest fantastyczny, przyjeżdżają przedstawiciele innych stowarzyszeń, żeby oglądać, jak to funkcjonuje. To gminie zysku finansowego nie przynosi, tak jak strefa, prawda? Ale to jest ten zysk, którego się nie da przeliczyć na złotówki, co powoduje, że seniorzy dobrze się w piekarach śląskich czują, ich potrzeby są zaspokojone i to, że oni komunikują się z innymi radami seniorów, bywają na różnych spotkaniach, forach, przecież w poprzedniej kadencji Urząd Marszałkowski jako bardzo ważny ten obszar relacji z seniorami postrzegał, no to to wszystko powoduje, że piekary jawią się też jako takie miasto otwarte na te potrzeby społeczne, społeczno-kulturalne, niekoniecznie jako, jako jakaś oaza dla twardego biznesu. No tak może pokrótce, trochę chaotycznie, ale tak w ograniczonym czasie chciałam o tych naszych wielkich bolączkach samorządowców powiedzieć. No i ten problem tej tak zwanej salamizacji samorządów, czyli odejmuje nam się pewne kompetencje, zabiera nam się część dochodów, natomiast
ciągle nam się nakłada zadania, do których my musimy dokładać. A jeśli się zaczynamy buntować, to się okazuje, że jesteśmy nieudolni. Bo ja mogę taki układ, może to być program pilotażowy, zawrzeć z rządem. Skoro jestem nieudolna, bo mi nie wystarcza na edukację, to ja zaproponuję, że tak, rząd finansuje mi pensje, wynagrodzenia też pracowników administracji obsługi i wszystko, co jest ze szkolnictwem związane. Ja na swoje barki biorę tylko inwestycje, czyli utrzymam te budynki, media, bieżące remonty i zobaczymy wtedy, jak sobie z tym rządzący poradzą. I używanie takich słów, że jeśli my się o swoje upominamy jako samorządowcy, że to jest nieudolność, uważam za głęboko krzywdzące, niesprawiedliwe, bo naprawdę oglądamy każdą złotówkę trzy razy z każdej strony przed wydaniem, bo nie stać nas na rozrzutność. Ja tylko powiem, że Piekary Śląskie należą do trójki najbiedniejszych powiatów grodzkich obok Świętochłowic i Bytomia. I naprawdę my wiemy, co to jest oszczędne gospodarowanie i na pewno nie chcę być tą gminą, która oszczędza właśnie na tych wszystkich miękkich projektach, w tym na kulturze. Bo od tego zazwyczaj się oszczędności zaczynają. Od obcinania środków na kulturę. Dziękuję bardzo. I zachęcam Państwa, jeżeli ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie, wygłosić komentarz, polemikę, to bardzo zachęcam, a na końcu damy głos naszym gościom, aby podsumowali dyskusję, także zachęcam. Ja będę podchodził. Alicja Kowalska, Stowarzyszenie Civitas Dąbrowa Górnicza. Ja chciałam się odnieść do tej wypowiedzi na temat starzejącego się społeczeństwa i sytuacji seniorów. Więc tak, rzeczywiście, tu Piotr słusznie zauważył, społeczeństwo się starzeje, ale oprócz tego, że społeczeństwo się starzeje, to ja również wiem, że przybywa nam seniorów, bo z nimi pracuję, którzy są duchem jeszcze bardzo młodzi i którzy mają w sobie ogromny potencjał. I ja uważam, że powinno się myśleć takimi kategoriami, że nie stwarzamy warunków, żeby seniorom było tu dobrze, że zapewniamy ich potrzeby i tak dalej, tylko żeby traktować ich jeszcze jako grupę, która ma bardzo dużo do powiedzenia. I ta partycypacja, o której Piotr mówił, to właśnie stwarzanie im warunków właśnie tym osobom starszym, żeby one jeszcze mogły dużo jeszcze zrobić, bo one mają rzeczywiście ogromną siłę, ogromny potencjał. Ja to mówię z perspektywy organizacji, która realizowała takie projekty międzypokoleniowe. W tych projektach brali udział młodzież 18+ i seniorzy 60+. I okazało się, że wiek jest sprawą drugorzędną, że oni organizowali wspólne akcje, wspólnie działali na rzecz lokalnej społeczności i to się jak najbardziej sprawdzało. Więc to jest grupa, która rzeczywiście dużo jeszcze może. Ja mam pytanie do pana Kazimierza Karolczaka, bo jest chyba trochę tak, że metropolia jest po prostu obszarem funkcjonalnym i jest takim troszkę takim podejściem terytorialnym, prawda? Jakby pan się odniósł do takiej koncepcji, że pewnym rozwiązaniem tych mniejszych ośrodków, które powiedzmy mają taki status powiatowy, byłoby takie podejście związane ze zmianą ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym i próba wmontowania do tego systemu właśnie pojęcia obszaru funkcjonalnego, który byłby powiązany oczywiście z instrumentami finansowymi. To jest to, o czym mówiła z kolei pani prezydent, mianowicie gro mieszkańców, usługobiorców do tych ośrodków w Rdzeniu przyjeżdża, korzysta z tych dóbr i instytucji, a podatki płaci gdzie indziej i to jest bardzo duży problem tych takich przede wszystkim powiatowych ośrodków. Takie pytanie. Trudno odpowiedzieć, to jest pewna inżynieria trochę finansowa, generalnie komu zabrać, komu dołożyć i z czego. Metropolia sama w sobie jest właśnie takim trochę miejskim obszarem funkcjonalnym dla konurbacji. Poprzez sam fakt pewnego politycznego myślenia o wyznaczeniu obszaru metropolitalnego. Pierwszy projekt zakładał, ten, który został przyjęty, że metropolie mogą tworzyć ośrodki miejskie, które mają 500 000 mieszkańców.
ze swoimi obszarami funkcjonalnymi. Później ze względów, no, moim zdaniem, politycznych zdecydowano się tylko na powołanie jedynej metropolii. Ustalono limit 2 milionów mieszkańców. To znaczy, że te 13 miast metropolii nie miało szans, by spełnić tego wymogu i musiały dobrać tych mniejszych. W różny sposób te namawianie tych mniejszych się odbywało, ale najczęściej właśnie takie, że ci duzi im pomogą później w rozwoju, będą wspólnie planować wspólne inwestycje infrastrukturalne, poprawią jakość transportu. To ma dobre i złe strony, bo jeżeli my będziemy poprawiać jakość transportu, budować drogę dla tych mniejszych, no to z tych większych znowu więcej mieszkańców szybko tam wywędruje i będzie mieszkał pod domkiem, pod lasem, jak zaraz będzie miało możliwość wjazdu na autostradę i dojechania w 10 minut. Co prawda te możliwości drogowe, one się wyczerpują, ale to jest w ogóle temat na zupełnie inną dyskusję, jak powinien wyglądać transport w takich obszarach publiczny, jak możliwość korzystania z samochodu. Ale tak jak mówię, dla mnie to jest kwestia przede wszystkim jednolitego myślenia dla wszystkich tego typu obszarów w Polsce. Jednym z takich instrumentów, który miał wspomóc obszary miejskie funkcjonalne, są inwestycje, zintegrowane inwestycje terytorialne. Możliwość wspólnych projektów w ramach tak budowania takich wiązki projektów przez członków stowarzyszeń, które są powoływane po to, żeby zarządzać takim ZIT-em. U nas też trochę to tak, nie wiem, czy to jest wypaczenie, skąd się to wzięło, ale to jest największy ZIT w Polsce, 80 gmin. Założenia, które przyświecały temu stosowaniu tego instrumentu, one kompletnie tutaj przybrały jakiś monstrualny charakter. Moim zdaniem zostało, możliwości oddziaływania tego instrumentu zostały znacznie ograniczone. Kiedy powstawała metropolia, w Ministerstwie Rozwoju rozmawialiśmy o tym, jak to powinno wyglądać w przyszłej perspektywie unijnej. Mieliśmy informację, że to oczywiste jest, że metropolia przejmie zarządzanie ZIT-em, choćby przez to, żeby ograniczyć koszty struktury administracyjnej, ale również ograniczyć się do typowego obszaru funkcjonalnego, a nie do jednej trzeciej, do jednej, na 2/3 województwa. W tej chwili już wiemy, że kiedy rząd zaczyna dyskutować o strategii dla małych miast i gmin, to nagle ZIT chyba powinien zostać tak, jak jest w tej chwili, a może nawet jeszcze szerzej działać. Takie przemyślenia są wśród różnych decydentów. Nie wiem, jak się to skończy. Ja jako metropolia jestem gotowy przejąć zarządzanie tym instrumentem, co z tego będzie trudno mi powiedzieć, ale już wiem, że tendencje myślenia o tych, którzy mogą decydować, są odwrotne. Co więcej, kiedy była prezentacja Krajowego Programu Rozwoju Regionalnego, to wszystko na dniach się odbywa. Wczoraj miałem okazję na komitecie sterującym programu dla Śląska też oglądać prezentację, którą jeden z dyrektorów Departamentu Rozwoju, Ministerstwa Rozwoju ją prezentował i zaczyna się już mówić o strategii nie tylko dla małych miast i gmin, ale już politycy mówią o strategii dla niektórych dzielnic. Tak więc myślę, że to grok z kapustą i najmądrzejsi tego nie rozsądzą. Ja mam nadzieję, że najbliższe wybory, ten cykl wyborczy bardzo szybko się skończy i będzie można trochę łatwiej mówić o naprawdę takiej strategii, która nie będzie strategią typowo wyborczą, bo za chwilę chyba to będzie miało miejsce. Kto z Państwa jeszcze chciałby? Tutaj jest. Dobry wieczór, Adam Polko, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Ja raczej taki krótki komentarz do tych Państwa wypowiedzi. Dużo się tu mówiło o tej tak zwanej deglomeracji, czyli jakby remedium mogłoby być przenoszenie instytucji do mniejszych ośrodków czy średnich miast. No pamiętajmy, że w Polsce mamy kilka dużych miast, a średnich miast, małych miast mamy kilkaset, więc no już od razu widać, że to nie jest jakieś rozwiązanie, bo ileż tych instytucji musiałoby być, żeby do tych wszystkich miast je poprzenosić, żeby ktoś nie poczuł się, że tak powiem, opuszczony. Tak? Druga rzecz, jest to decyzja administracyjna, więc też polityczna, więc nie ma to nic związane, nie jest to związane w żaden sposób z rozwojem tego ośrodka. Druga rzecz jest taka, że przez to, że tych średnich miast jest tak bardzo dużo, one dominują w naszym tutaj krajobrazie miejskim Polski,
to widzimy, że one są też bardzo zróżnicowane, bo pan podał przykład Pszczyny, która jest na obrzeżu aglomeracji, w tym tak pan nazwał obwarzanku, tam nie następuje proces depopulacji, tylko w drugą stronę, prawda? No i oczywiście mamy sporo średnich miast, które mają nie tyle peryferyjne położenie, ale też w jakiś sposób są marginalizowane. To peryferyjne położenie może nie jest tak bardzo problematyczne, co właśnie ten problem marginalizacji. No i wreszcie sprawa związana z tym, jakie czynniki rozwoju mogłyby tu być jakby ważne w przypadku takich małych, średnich miast. One się czymś wyróżniają na tle dużych miast, tak? I tutaj mógłbym nawiązać do tych wypowiedzi dotyczących kapitału. No, małe miasta mogą mieć, czy średnie miasta też, taką przewagę, że tutaj rozwój tego kapitału takiego społecznego może być o wiele jakby sprawniejszy, tak? Anonimowość na przykład, tak? Bo w takich małych, średnich miastach jest o wiele mniejsza. Ludzie się znają, są pewnie gotowi bardziej chętnie współpracować, może są mniej zagonieni, tak jak mówiliśmy tutaj, może ci seniorzy, że tak powiem, mają więcej czasu, aby zaangażować się w pewne sprawy. Pamiętajmy o tym, że małe, średnie miasta to takie miasta trochę w mikroskali, też z dużymi, tak? W każdym małym, średnim mieście musi być piekarz, fryzjer, więc to nie jest tak, że tam żadnej aktywności w tych miastach nie ma. Natomiast no, ona musi się oddolnie pojawiać, a te miasta nie powinny liczyć na tym, że ktoś tam zrzuci z góry jakieś instytucje. I wreszcie ostatnia rzecz to, że chociażby prezydenci, bo ja wcale nie uważam, że Piekarze czy Dąbrowa to są te małe miasta i tutaj jest z kolei ten, już nie będę poruszał, ten wątek metropolitalny, bo my mamy bardzo szczególne położenie, prawda? I raczej my w kontekście metropolitalnym, obszaru metropolitalnego powinniśmy się zastanawiać nad też strategią dla tych mniejszych miast, a nie w porównaniu z Katowicami, Gliwicami czy Sosnowcem. Natomiast chciałem powiedzieć o tym, że te małe, średnie miasta, mając ten taki potencjał rozwojowy, mając niekiedy dobrą jakość życia, dobre szkoły, czyli są atrakcyjne, jeżeli chodzi o miejsce zamieszkania, no, trzeba się liczyć z tym, że wypuszczają później tych najzdolniejszych i nie mamy szans ich zatrzymać, tak? W Dąbrowie mamy chociażby absolwenta Dawida Podsiadło, on w Dąbrowie nie mieszka, tak? Ale czy szkoła, czy prezydent miasta powinien być dumny, że był taki mieszkaniec, że się tu wykształcił, tak? I nie ma się co obrażać, że on gdzieś tam robi karierę ogólnopolską, czy życzmy mu nawet szerzej. Więc to jest rola tych małych miast, średnich miast. Szukanie takich zdolnych, wypuszczania ich w świat, no, myślę, że w ten sposób, że tak powiem, nie musimy tak pesymistycznie spoglądać na rozwój tych ośrodków. Czy można tak odpowiedzieć? Tak. Chyba, że mamy jeszcze jakiś właśnie tak, głos. To jest pytanie. To nad ocem i potem jeszcze spróbuję, bo to jest taka dobra wypowiedź wywołująca, żeby tak zdynamizować dyskusję, bo faktycznie ten wątek deglomeracyjny gdzieś tutaj krąży, zresztą bardzo dużo wątków super istotnych jest w debacie. No tak, ale jakby łącząc, znowu odwołując się do tego, co się działo na Kongresie Gdańskiego i o czym dzisiaj rozmawiamy, to problem z ideą deglomeracji jest taki, że nikt nie wie, które instytucje będą deglomerowane i gdzie, i nie ma żadnych kryteriów tej deglomeracji. To znaczy, zacznie się typowy konkurs piękności, to znaczy, nie wiem, miasta średniej wielkości będą sobie wydzierały ministerstwa, tak? Kto chce ministerstwo rozwoju i kto da więcej, no jakby nie wiem, co miasta będą oferowały, ale może coś będą. Dla tych ministerstw specjalnego. Jeżeli to ma być narzędzie polityki rozwojowej, no to jakby najpierw się musimy zastanowić, gdzie, które ze względu na specyfikę tego, gdzie to ministerstwo, instytucja rządowa, spółka Skarbu Państwa wyląduje, tak? W sensie, że to musi być związane z jakimś lokalnym uwarunkowaniem, no a gdzieś ta dyskusja nam z tego wszystkiego wyparowuje, rzucamy hasło, które jest nieprzyrządowane. To jest jedna rzecz, a druga, jakby miasta małe i średniej wielkości i kwestia tego kapitału, to myślę, że to też jest, to nie jest takie oczywiste. Znaczy małe i średnie miasta mają ten potencjał budowania kapitału,
kapitału społecznego czy kapitału obywatelskiego, ale to też wiąże się ze zmianą filozofii zarządzania. Byłem w zeszłym tygodniu na prezentacji znakomitej książki, którą Państwu polecam, Wielkie plany w rękach obywateli, Artur Jerzy Filip. To jest architekt z Warszawy, który wyjechał na stypendium do Stanów i opisał projekty urbanistyczne, które są zarządzane partycypacyjnie, ale nie takie projekty, jak się robi w Polsce partycypacyjne, podwórko, przyklejenie karteczek i zdjęcia z animacji dzieci, tylko to są na przykład projekt wszystkich terenów zielonych w Minneapolis, ten projekt był zarządzany przez lokalne stowarzyszenie, w którym byli deweloperzy, mieszkańcy, jednostki samorządowe i tak dalej. I jakby ta książka pokazuje pewną filozofię zarządzania, która jest możliwa w takim mieście na przykład jak Dąbrowa, Fabryka Pełna Życia chyba to pokazuje, a jakby to nie jest powszechny model zarządzania, tak? W sensie, że nie myślimy o tym podziale sektorowym, że mamy podmioty publiczne, podmioty społeczne, mamy mieszkańców, mamy gdzieś w tym wszystkim firmy, które swoje zaangażowanie w kształtowanie modelu rozwojowego lokalnego ograniczają do programu CSR-u, no tylko to jest pewne odwrócenie w ogóle sposobu myślenia. Także jeżeli ten model ma zadziałać i to nie ma być tylko piękno-duchowskie myślenie, no to muszą być jakieś mechanizmy do tego stworzone. Czy to kwestia myślenia o obszarze funkcjonalnym, jeżeli się przenosimy w regionie, czy to myślenie o jakiejś współpracy międzysektorowej w gminie, no to trzeba wymyślić, to trzeba zbudować i przetestować, sprawdzić, czy to faktycznie działa. Ktoś z Państwa jeszcze chciałby? Jest zgłoszenie. Stowarzyszenie Inicjatywa Dąbrowska. Ja przysłuchując się mam takie pytanie do panelistów, może tutaj do Państwa, czy są jakieś sprawdzone metody, bo do tej pory to troszkę jest narzekanie. Brakuje pieniędzy, ludzie odpływają, nie ma dużych instytucji. Czy są jakieś sprawdzone sposoby, metody, żeby spróbować powstrzymać te złe trendy i żeby te miasta jakoś mogły funkcjonować albo nawet się rozwijać. Ja wiem, że to zależy od tak naprawdę specyfiki tych miast, ale może chociaż kilka uda się uratować. A drugie takie pytanie, tutaj Pan Przewodniczący wspomniał o tym, że metropolia ma mniej pieniędzy, co oczywiście jest jasne, ale też nie wiem, czy miasta metropolii za bardzo się nie rozdrabniają. Dla przykładu podam, że każde z naszych miast ma własny dom kultury, własną bibliotekę, własny teatr i wszystko jest tak w skali miejskiej robione. Pałac Kultury Zagłębia moim zdaniem ma znacznie większy potencjał niż obecnie chyba głównie tylko Dąbrowski albo troszeczkę tylko sięga swoją ofertą do Będzina czy do Sosnowca. Zresztą Sosnowiec ma swoją instytucję konkurencyjną, Energetyczne Centrum Kultury, które ma bardzo podobną ofertę. Idąc dalej w drugą stronę województwa jest Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu, który jest bardzo podobny do Pałacu Kultury Zagłębia. Tak na, myślę, że lepiej wymieniać stadiony, by łatwiej. No może, ale taka Warszawa też ma mniej stadionów niż ilość stadionów, która zaraz powstanie w naszym województwie. A dla przykładu są takie miejsca jak Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie, który należy pod Będzin, a tak naprawdę ma potencjał co najmniej metropolitalny, gdzie tak naprawdę patrząc na jakość repertuaru, historię, możliwości, cała metropolia powinna jeździć na wycieczki, wszystkie dzieci ze szkół. I właśnie nie wiem, czy... Ja wiem, że to nie jest zadanie metropolii, ale czy wspólnie miasta nie powinny zbudować jakiegoś programu, gdzie podzielą się swoimi potencjałami. To taka tylko uwaga. Dziękuję. To za chwileczkę, dobrze? To może, bo to było takie pytanie ogólne podsumowujące do wszystkich i jedno bardziej konkretne, ale czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos, zadać pytanie? Nie? Dobrze. Ja na tą pierwszą część wydarzeń chciałem się odpowiedzieć, bo ja nie chciałem w swojej wypowiedzi zawrzeć narzekania. Tych trendów się nie da zmienić. Z tymi trendami, o których mówimy w tym raporcie, trzeba się pogodzić. Nie zahamujemy odpływu ludzi z miast w różnych kierunkach świata. Nie zahamujemy starzenia się społeczeństwa i nie zahamujemy przejazdu tutaj nowych gości. Musimy wymyślić, w jaki sposób te potencjały, moim zdaniem,
wykorzystać. No i to jest też ta odpowiedź, bo my możemy narzekać jako samorządowcy, ja się z tym zgadzam i systemu oświaty nie zmienimy. Już nie mówię o tym, że tylko przy nim grzebiemy w sensie organizacyjnym, merytorycznie to się w ogóle cofamy, bo pamiętajcie, że o merytoryce, czego dzieci uczymy w szkole, to już prawie nikt nie rozmawia, tylko ciągle zmieniamy gimnazja, nie gimnazja i tak dalej. No i teraz dla mnie światełkiem w tunelu i tym pozytywnym myśleniem to jest to, że my ten system tak przeorganizujemy, to jest bardzo trudne i o tym pewnie może Piotr opowiedzieć, jak oświata działała trochę wcześniej. No to nie było tak, że kaganek oświaty szerzyło państwo, które mogło, tylko to jednak była mobilizacja często i wiele szkół, które powstawały gdzieś tam, no to była oddolna inicjatywa ludzi, którzy tam mieszkali, którzy ściągali tego nauczyciela, żywili go, dawali mu miejsce do spania i ta szkoła była po prostu czymś, zdobyczą tego społeczeństwa, że ona w ogóle funkcjonuje. Moim zdaniem takie myślenie o tym dzisiaj, że państwo, samorząd, tym bardziej, że uważam, że nie mam pewnej samorządności, bo w Polsce jest hybryda, którą no, nasze samorządy nie są w pełni samorządne, jednak zależą od sama pomoc społeczna, która jest patologią sama w sobie i w patologii, bo wszystko jest odgórnie i tak naprawdę odeszliśmy od mechanizmu, w którym ludzie sami sobie pomagają. Moim zdaniem to jest wyzwanie, które nas wszystkich czeka, tak? Czyli to trochę patrząc po tej sali, to każdy tutaj pamięta. Chodzenie do sąsiada pożyczyć sól czy taboret musi wrócić do naszych zwyczajów, tak? Bo inaczej się nie da, czy poproszenie sąsiadki o to, że przychodzi nam na chwilę się zaopiekować dzieckiem. Myśmy odeszli od takich prostych mechanizmów współżycia i moim zdaniem do nich musimy z powrotem wrócić i to jest pozytywne, Igor, że świateł w tunelu. To jeszcze zapytam, bo padło pytanie bardzo ogólne do wszystkich, to za chwilę odbędziemy rundę podsumowującą, ale czy jeszcze ktoś z Państwa ma jakiś głos? Nie? To w takim razie może zaczniemy od tamtej strony, bo było pytanie o te pytanie szczegółowe nie uciekło. Pytanie szczegółowe było, dotyczyło instytucji kultury w metropolii. Przykładowo, czyli dublowaniu się pozycji, które jak rozumiem to było do Kazimierza bardziej pytanie. No, od roku, trochę więcej niż roku czasu jestem przewodniczącym Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i spotkałem się z takim myśleniem od 10 lat dyskusja o metropolii, jak będziemy wspólnie działać. Kiedy zostałem wybrany, się nagle okazało, że szuflady puste i żadnych pomysłów specjalnych gdzieś tam nie ma. Oczywiście pewne idee są, między innymi ogłaszany wczoraj koncepcja kolei metropolitalnej, czegoś, co moim zdaniem jest dużym hamulcowym rozwoju w tym dyskursie rozwoju, jeśli mówimy. Ale generalnie wyobrażałem sobie, że my jako metropolia będziemy trochę tym miastom pomagać, budować wspólne instytucje różnego rodzaju i wspólną reprezentację na zewnątrz po to, żeby ten efekt synergii jak najlepiej wykorzystać, że już nie konkurujemy ze sobą, tylko możemy na zewnątrz robić coś wspólnie. No i pierwsze zderzenie to targi w Cannes, największe na świecie targi inwestycyjne dla miast. Chcieliśmy zrobić stoisko wspólne dla miast gmin metropolii. Tak się zdarzyło, że Katowice wynajęły, no to robimy wspólnie? Nie. Katowice mają swoje, metropolia musiała zrobić swoje. My mamy takie malutkie stoisko gdzieś tam trochę dalej. Katowice mają dużo większe gdzieś tam indziej, ale się nie da zrobić, bo już są plany, już stoisko jest zaplanowane. Okej. Okay. Później Europejski Kongres Gospodarczy, gdzie pokazywaliśmy metropolię, gdzie też chcemy pokazywać razem potencjał, no bo już nie pokazać potencjał miasta, który ma 280 tysięcy, następnego, który ma 200, jeszcze innego, który ma 100. 50, tylko wspólnie 2 miliony 300 tysięcy mieszkańców, bo to jest coś, co przemawia do inwestorów i w języku biznesu zupełnie inaczej to wygląda, jeżeli rozmawiam z kimś, kto ma taki potencjał, który legitymuje się takim potencjałem, a nie tylko mówi, że ja mam 300, ale naokoło jest trochę więcej. Nie, Katowice swoje stoisko mają. Później Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, to samo. Generalnie jest jeszcze też sporo inwestycji, które wcześniej powstały, zanim w ogóle powstała metropolia. Mamy halę widowisko-sportową Spodek, w Gliwicach powstała hala widowiskowa, najlepsza w tej chwili w Polsce, ale generalnie jednak trochę kanibalizująca to, co mógłby dać ten Spodek. A przecież DTS powstała, gdzie można w 15 minut 20 dojechać z Gliwic.
no, samochodem, ale no, ja mówię o kolei, to wtedy mam nadzieję, że już będzie można koleją, jak ją wybudujemy. Jest dalej jednak ten pewien problem, że te miasta w dalszym ciągu myślą o tym, jak być lepsze od swojego sąsiada i w jaki sposób jednak konkurować, i do tego się to zmierza. Do tego wszystko to zmierza. W tej chwili, rozmawiając z miastami, to ja już nie będę promował tej metropolii, tego wspólnego stoiska, tylko po prostu zbiorę wszystko, co jakie urzędnicy dysponują, będę starał się już na zewnątrz, już nie wewnątrz budować, tylko na zewnątrz przedstawiać te możliwości wspólne. No, tych, którzy chcą to zrobić, mam nadzieję, że powoli będą wszyscy dołączać, ale się okazuje, że proces budowy takiego myślenia, że można razem, to nie da się zapisać ustawą, to trzeba go budować. A najlepiej tak mówi właśnie Piotr, no przede wszystkim, żeby umieć ze sobą współpracować, to trzeba w szkole zacząć tego uczyć. Żeby mieć społeczeństwo obywatelskie, to trzeba budować instytucje społeczeństwa obywatelskiego, premiować tą współpracę. To, co daje metropolia, dodatkowe pieniądze, to jest pewien taki handicap, że dzięki temu łatwiej mi jest zachęcać do tej współpracy, bo mam trochę też tej marchewki. Wcześniej był przecież Górnośląski Związek Metropolitalny GZM poprzedni. To dokładnie ta sama instytucja, organizacja, tylko trochę w innych realiach prawnych, bez dodatkowego finansowania. No tej instytucji de facto nic się nie udało zrobić, bo po 3 latach entuzjazmu, że może wspólnie wybudujemy spalarnię, przestała jakakolwiek komunikacja między tymi miastami być, bo nie miały żadnego wspólnego interesu. Dalej każdy robił swoje. W tej chwili są pewne narzędzia, ale niestety to nie jest coś, co uda się zbudować z zapisem ustawy. Rok czy 2 lata działania. Myślę, że to jest naprawdę długi proces. Mam nadzieję, że trochę uda się wbudować to zaufanie do siebie i tą współpracę właśnie przy takim dużym projekcie, jak jest kolej metropolitalna. To jest coś, co po pierwsze chciałbym, żeby ten dokument nie był przyjęty ukazem urzędnika i zakomunikowaniem społeczeństwu, że mamy coś fajnego dla was, tylko żeby był budowany odwrotnie. Tak jak jest właśnie budowana fabryka życia w Domorowie, to jest dla mnie świetny przykład, że można z mieszkańcami uzgodnić coś, co później dostaje akceptację społeczną. Jeżeli do kolei metropolitalnej, aglomeracyjnej nie będę miał tylko akceptacji społecznej, no to nie będę też w stanie mieć poparcia do tego, żeby sięgnąć po środki, żeby artykułować konieczność wybudowania tego, dlaczego, po co to chcemy. Ze swoich pieniędzy tego nie zrobimy. Musimy być przekonani wszyscy, którzy tutaj są, niezależnie od czy ktoś jest politykiem, czy samorządowcem, czy mieszkańcem, wszyscy powinni razem tego chcieć, po to, żeby zbudować tą taką masę niejako poparcia dla tego projektu, żeby udało się go wybudować. Ja go nazywam trochę cywilizacyjnym, ale tylko wyłącznie dlatego, że moim zdaniem w tej konkurencji, bo ja jednak będę w tych realiach się poruszał, patrząc na inne ośrodki duże miejskie, to po prostu ci, którzy będą budować lepszą jakość życia, lepsze usługi miejskie, w tym lepszy transport publiczny, po prostu będą się szybciej rozwijały, będą miały mieszkańców, więcej mieszkańców, tych, którzy dają ten duży kapitał społeczny. Dziękuję. I było pytanie ogólne o dobre praktyki, to znaczy co już możemy powiedzieć, że zadziałało na jakimś etapie, więc jeśli ktoś z Państwa chciałby takimi dobrymi praktykami się podzielić podsumowaniem, to zachęcam. Rozumiem, znaczy, dobrych praktyk jest bardzo dużo, w zależności od tego, jeszcze zanim o nich będziemy opowiadać, no to myślę, że warto zapytać o to, na jakim poziomie ta dobra praktyka ma być zlokalizowana. Czy to ma być dobra praktyka na to, żeby zadziałał lepiej samorząd małego, średniego miasta, czy ma zadziałać lepiej cała gmina ze swoim otoczeniem, region, czy cały kraj. Ale niezależnie od tego, na którym poziomie opowiadamy, to wszystkie te praktyki mają ze sobą jedną rzecz wspólną i to jest kontynuacja poprzedniej wypowiedzi, no to jakby współpraca między różnymi podmiotami. Niezależnie od tego, czy to jest miasto, czy to jest region, czy to jest strategia, którą tworzy rząd. I znowu wycieczka do problemu dekoncentracji instytucji publicznych. To jest program robiony bez samorządów, których ta dekoncentracja ma dotyczyć. To jest bardzo ciekawe w ogóle. Więc jakby tutaj będziemy mieli program naprawy sytuacji w samorządach małych i one nie partycypują w wypracowywaniu tej strategii. No więc jakby to jest zła praktyka, tak? Jeżeli ta praktyka miałaby się zamienić w dobrą, no to niezależnie od tego, czy
pracujemy w przestrzeni publicznej i zajmujemy się projektem, którym dla przestrzeni, w której się krzyżują interesy różnych osób, pracujemy wtedy z mieszkańcami, przedsiębiorcami, z samorządem, czy pracujemy na poziomie miejskim, czy na poziomie metropolitalnym, no to tak, mechanizm współpracy to jest dobra praktyka do przeszczepiania, no i tutaj pojawił się cały zestaw praktyk złych, począwszy od stadionów, po różnego rodzaju inwestycje, po kolej aglomeracyjną, którą pewnie pamiętacie, miał łączyć Tychy i Dąbrowę Górniczą i łączy Tychy z Tychami, czyli Tychy lodowisko z Tychami osobowymi, z głównym dworcem Tyskim. Dawno temu był taki projekt zainicjowany, więc no jakby tak nie, tak? To ma być partnersko i ma dotyczyć wszystkich podmiotów, które z tym problemem są związane. Myślę, że to jest taka najprostsza odpowiedź, którą tylko testować. To ja oczywiście mam dobre przykłady sprzed 100 lat. Więc po pierwsze, naprawdę warto dla takiej nieumiejętności, jak to zrobić, tak? Tylko takiego zastanowienia się, po co to się wszystko robi, bo czasami niektóre rzeczy warto sobie odpuścić z różnych powodów. To jest właśnie historia tutaj Zagłębia w 14 roku. Jak samorządy powstawały, te samorządy takie prawdziwie oddolne. Komitety obywatelskie, nazywały się też rady, ale to były rady takie właśnie tworzone, nie wybrane przedstawiciele oddolnie. To jest osobna historia i bardzo chętnie zapraszam do poznawania. Ale oczywiście powstawały w różnych miastach i każdy robił swoje. Znaczy każdy miał swoją straż obywatelską, każdy miał wydawał swoje bony żywnościowe, bo oczywiście nie było drobnych pieniędzy, zniknęły i na tym spekulowało się wtedy strasznie mocno. Był problem z zaopatrzeniem, więc każdy z gmin, bo wtedy większość nie była jeszcze miastami, to zabraniało wywozić żywności, ale pozwalała zwozić od innych. Czyli działała absolutnie na zasadzie moja chata z kraja. No i bardzo szybko, jak nie było tych uregulowań, które nie umożliwiały porozumienie prawdziwe, tylko to szybko doszło do wniosku, że tak się nie da, że to wszyscy tracą. Tak? Znaczy na tym, tak jak na stadionach, tak? Wszyscy tracą. Tak? Dokładamy do tego wszyscy i wszyscy tracimy. Więc bardzo szybko powstał związek tych, który zaczął to powoli, demokratycznie, oddolnie przez te porządkować. I udało się. To funkcjonowało. Ta Rada Zagłębiowska funkcjonowała. No moim zdaniem jest w ogóle rzeczą do wartą takiego bliższego przyjrzenia się jako pewne doświadczenie. No znowu, jak popatrzymy tutaj na kościół czy kościół w Piekarach, no Piekary to w ogóle wyjątkowa rzecz, bo sam ksiądz Kicek, ale kwestia wybudowania kościoła, czyli wypuszczenia akcji płatnych w niebie. Pierwsza taka akcja w ogóle, taki pomysł biznesowy, że tak powiem, modelowy. No, sam w sobie jest takim pomysłem na to właśnie, jak budować od dołu. Bo tak naprawdę, umówmy się, szkoły były właśnie od dołu. Nie pamiętamy, ale jeszcze do 1939 większość pogotowia ratunkowego to były prywatne stowarzyszenia. Lublin, Warszawa, to były prywatne stowarzyszenia, które świadczyły takie usługi, nie żadne. Pomoc społeczna, zdrowie i tak dalej, to ogromna rzecz, ogromna rzesza takich instytucji. To są instytucje, które były domy kultury, biblioteki. To wszystko było budowane przez obywateli dla nich. I władza nie miała nic tutaj do gadania. Teraz mamy to wszystko scentralizowane. Nie wiem, czy to jest dobrze. To jest pytanie, ja mam wątpliwości. Ja myślał o tym, jak oddawać te rzeczy mieszkańcom, a nie pilnować tego jako elementu budżetu. Więc te przykłady, patrzenie na te retroinnowacje, takie się teraz modne pojawiło słowo, szukamy innowacji, okazuje się, że wszystko już było. Nawet takie nowomodne pojęcia jak
takie konferencje, czy stała konferencja, które są teraz modne jako rozwiązania. No to w Dąbrowie była Rada Zjazdów Przedsiębiorców. Dlaczego była Rada Zjazdów? Bo oni się zjeżdżali od czasu do czasu, mieli tylko swoje biuro, które organizowało zjazdy. Typowa stała konferencja, dzisiejsze nowogodne rozwiązania. Więc tak naprawdę te retroinnowacje jako pomysł na rozwiązania warte jest popatrzenie. Druga rzecz, która wydaje się, pojawiła się takie, rola samorządu. Bo oczywiście można powiedzieć tak, obywatele mają być tym kamieniem w bucie. Jeżeli nie są, jeżeli za gładko idzie samorządowi z organizacjami, to niedobrze. To niedobrze dla samorządu. Jeżeli samorząd nie czuje uwierania organizacji, to znaczy, że coś w tych organizacjach jest nie tak. Ja bym zastanawiał się, to tak jak wszystko dobrze idzie w firmie, to znaczy, że zaraz coś pęknie. Tak? Znaczy zaraz będzie jakiś. Trzeba kontrolować, cały czas to poprawiać, cały czas to obserwować, bo inaczej, a organizacje są najlepszym sposobem na patrzenie, czy wszystko idzie tak jak trzeba. Oczywiście organizacje są najważniejsze i nie zastąpi to, żadna samorząd nie zastąpi tej oddolnej aktywności. Ale jest teraz taki moment. Tak jak mamy moment na zastanowienie się, czy ten rozwój nie doprowadzi nas przypadkiem, że się wszyscy podusimy jadąc na wycieczkę w piękne okoliczności przyrody, to jest to, że naprawdę de facto zagrożona jest demokracja. Zagrożone są podstawy demokracji i nie jest to polski problem tylko i wyłącznie, to w ogóle jest problem. I może dosiągnąć samorządów. To nie jest tak, że tego nie może. Bardzo wiele osób bardzo chętnie podda się władzy, która powie im, co robić. I samorząd powinien, myśląc strategicznie, budować takie społeczeństwo, które będzie dla niego niewygodne i dla każdej innej następnej władzy również, przez to będzie bezpiecznikiem, który nie pozwoli do tego, żeby takiego przewrotu dokonać. To jest ważne i w tej chwili jest chyba taki moment, w którym naprawdę część nawet samorządów chyba o tym zaczyna myśleć, o tym, że tak naprawdę nie wystarczy dawać organizacjom, nie wystarczy organizować potańcówek dla seniorów, bo to nie jest rozwiązanie. Tak? Znaczy to dokładnie tak, trzeba, seniorzy mają być podstawą. Pamiętajcie, że zmienia się demografia. Mi to uświadomił jeden, bo ja opowiadam, jak to było 100 lat temu. Tak? Chodzę, opowiadam, jak to te organizacje. On mówi, czy pan zauważył, że wtedy te organizacje była większość młodzież, to były właśnie organizacje Z, tajne kółka w Sztygarce, to była młodzież. Teraz młodzież właściwie może zostać bardzo szybko przegłosowana przez starszych. Tak? Nagle to jest sytuacja taka, że większość, o którą walczyliśmy, demokracja, może przegłosować młodych. I teraz to jest problem wykształcenia tych osób starszych, nas. Nie chodzi o edukację, a nie tylko o edukację dzieci, ale o edukację dorosłych. To jest rzecz, którą my musimy wykorzystać, na przykład uniwersytety trzeciego wieku, nie do tego tylko, żeby dowiedzieć się, jak pięknie jest na Majorce, tylko również do tego, jak być aktywnym obywatelem, świadomym i bronić tego, co zostało wypracowane dla naszych wnuków i prawników. To jest najważniejsze. Więc jest taki moment, że samorząd może, jeżeli się posunie, jeżeli zrobi to, czego rząd nie robi w stosunku do samorządu, to znaczy, że nie powie, dobrze, jesteście czasami upierdliwi, ale jeżeli wy nie będziecie samodzielni, jeżeli wy nie będziecie silni, niezależni od tego, kto będzie u władzy, no to łatwo was będzie zdeptać. Ktoś, cisza milczenia, jedno słowo ad vocem, bo generalnie geneza tego wszystkiego, dlaczego mamy z tym problem, dlaczego samorządy gonią do tej ściany, mają coraz większe problemy i wskazują na braki finansowe. No, my jesteśmy społeczeństwem ery konsumpcjonizmu i po prostu łatwiej nam, zamiast budować tych relacji partnerskich, współpracować i ze sąsiadki, to zadzwonić na taksówkę, czy Ubera, żeby przywiozło pizzę i tak to po prostu wygląda. Nam jest łatwiej za coś zapłacić i wszystko jest pięknie, dopóki mamy na to pieniądze. Jak nie mamy pieniędzy, a zaczynamy tych pieniędzy nie mieć, dopiero wtedy budzi się nas świadomość, że przecież można to wszystko zrobić 10 razy taniej. I w tym kierunku powinniśmy chyba jednak pójść, budzić tą świadomość, że ten konsumpcjonizm w pewnym momencie prowadzi nas do ściany, ale tu już wtedy mówimy o takiej dyskusji bardzo mocno, no nie chcę wchodzić w szczegóły, myślę, że Michał tutaj doskonale to podsumuje. Dobrze, ty chciałeś jeszcze? Mi to pierwsze co do głowy przyszło, poza tym, że zgadzam się bardzo z Kazimierzem, to
że Piotrek to powinien chyba zostać jakimś etatowym pracownikiem Muzeum Sztukarki Obrębowego Liczej. Z tą historię. Znaczy, sorry, no wierzę o historii Dąbrowy dużo więcej niż my wszyscy tutaj razem, razem wzięci, a wydaje mi się, że to jest jednak, ja jestem tym skażony i to jest dobry trop szukać tych rozwiązań, bo nie powiedziałeś o spółdzielniach, o tym wszystkim, co się wtedy działo, o kasach, systemie ubezpieczeniowym i tak dalej. To, czego nie powiedziałem, a chciałem na pewno zaznaczyć, to trochę z początku dyskusji, bo przywołałeś ten Sosnowiec. Przywołaliśmy też Kępyton trudny. No i to jest chyba dla nas jako mieszkańców Dąbrowy czy Piekar, to jednak myślenie o tych, o tym, że jesteśmy tymi średnimi miastami, ale jednak w aglomeracji. Ja uważam, że bez aglomeracji nie mamy żadnych szans. Na początku jak zobaczyłem, że ten Sosnowiec jest na tej liście, a nas tam nie ma, to się ucieszyłem, ale potem złapałem refleksję, że to źle, tak? Że niestety nieszczęście Sosnowca czy Bytomia jest nieszczęściem Dąbrowy Górniczej i nasze sukcesy są ich sukcesami i jakby tu kibicuję aglomeracji. Szkoda, bo to sobie szeptaliśmy do ucha, że ona powstała niestety przez różne polityczne perturbacje w ten sposób, a nie inny, bo zmarnowaliśmy szansę na to, nie wiem czy Państwo pamiętają, jak konsultowaliśmy przystąpienie do aglomeracji, czyli długo, długo najpierw Platforma nie umiała się uporać z ustawą, co jest winą rządu Platformy PSL-u, potem PiS zrobił na tym wielki sukces i mieszkańców aglomeracji zaczęto pytać, czy chcesz przystąpić do aglomeracji, tak nie. Zbudowaliśmy bardzo, straciliśmy tak, 2 tygodnie, to były najgorsze konsultacje w życiu, jakie mój wydział przeprowadził i uważam, że zmarnowaliśmy dużą szansę, co wy teraz musicie odpracować, żeby mieszkańcy Dąbrowy Górniczej poczuli w ogóle, że jesteście i że jesteśmy częścią tej aglomeracji, bo inaczej nie zmienimy tego w głowach prezydentów, oczywiście poza naszym prezydentem, bo myśli inaczej, podwizałem się, ale już wyszedł. Pani prezydent, jakaś puenta? Coś optymistycznego, jak rozumiem, jak dobrze wyczytałem intencję pytającego, to prosił o jakiś optymistyczny przykład skutecznej polityki. Ja się czuję winna, bo z tego grona to chyba ja najbardziej narzekałam. Ale no... No, jakie recepty i jakiś taki powiew optymizmu. No ja się głęboko zgadzam z tym, że musimy przeorać mentalność mieszkańców. Tylko, że społeczeństwo robi się coraz bardziej roszczeniowe. Coraz mniej pyta, co może zrobić dla jakiejś społeczności. Ja nie mówię, że dla miasta, ale dla lokalnej społeczności. A gromkim głosem pyta, co ja z tego będę mieć, co ja dostanę. Więc tu jest taka wielka praca przede wszystkim organizacji, społeczników, bo żeby Państwo nie myśleli, że to jest taka mentalność sołtysa, nie obrażając sołtysów, ale my jesteśmy od roboty, od zaspokajania lokalnych potrzeb wspólnoty, żeby była opieka społeczna na należytym poziomie, mieszkania komunalne, żeby ta edukacja jakoś funkcjonowała. I owszem, nie możemy się w tym zamykać, natomiast coraz mniej czasu mamy na te takie rzeczy wyższego rzędu, tak? Bo my coraz bardziej jesteśmy jakby osaczeni przez problemy takiego szarego dnia codziennego, czyli żeby wystarczyło do pierwszego, a mniej mamy możliwości i przy tym też takiej przestrzeni do tego, żeby myśleć o tych wyższych wartościach, co mnie osobiście bardzo boli. Bo to nie może być tylko tak, że prezydent myśli, jak dziury w drodze załatać, bo dziury oczywiście irytują wielu mieszkańców, natomiast nie to świadczy o jakości życia w danej gminie. I tu właśnie jest ta bolączka. I też tak, żeby nam samorządowcom wolno się było zajmować tym, do czego jesteśmy powołani i żeby mniej ta polityka pukała nam do drzwi. O tego bym sobie tak osobiście życzyła na całą kadencję. Super, bardzo, bardzo dziękuję. Ja nie będę się ścił na jakieś wielkie podsumowania, aczkolwiek wydaje mi się, że to była wielce ciekawa, zwłaszcza z mojej perspektywy osoby, która prowadziła tego typu dyskusje w 6 miastach w innych regionach Polski. Ona była o tyle ciekawa, że ona pokazała, jak wspólne są problemy małych i średnich miast, ale także jak różne są specyfiki lokalne i to, co tutaj bardzo mocno wybrzmiało, to specyfika województwa śląskiego, czyli Śląska i Zagłębia, czyli duże zagęszczenie ośrodków miejskich, co jakby logicznie wymuszałoby współpracę
a jak usłyszeliśmy, ta współpraca jeszcze nie funkcjonuje tak, jakby mogła funkcjonować. I to na pewno jest coś, co odróżnia ten region od innych regionów, które odwiedzaliśmy z tą dyskusją. Choć wyzwania... Na obronę naszych prezydentów, burmistrzów, wójtów w Trójmieście wygląda podobnie. Tak, tylko że to są już miasta, które już aspirują do bycia wielkimi, porównują się do największych stolic europejskich. Wydaje mi się, że... I tu chciałem już kilka refleksji takich ogólnych, optymistycznych. Otóż wiele polskich miast przez ostatnie 20 lat, czy ich włodarze, właśnie szukali takich, czy próbowali nawiązywać do wielkich metropolii zachodnioeuropejskich. Wydaje mi się, że na szczęście to myślenie stadionowo-akwaparkowe, czyli inwestycji, które mają bardziej charakter prestiżowy niż wpływający bezpośrednio na jakość życia, że ten czas już minął. Wydaje mi się, że jest pewna zmiana paradygmatu myślenia o samorządzie i wydaje mi się, że Dąbrowa Górnicza też jest tego doskonałym przykładem i kilka innych samorządów w Polsce, czy te samorządy, które są skupione w tej progresywnej sieci, o której wspominałem, że coraz więcej się mówi o jakości życia, a nie o szukaniu wzorców czy doganianiu wielkich metropolii. Znaczy, że miasta starają się wymyślać pomysł na siebie. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby miasta miały pomysł na siebie. I tutaj nawiązując do pana pytania, bo to się pojawiało na dyskusjach w innych miastach. Znaczy tam wielu mieszkańców mówiło na przykład, że oni wrócili, że po wyjeździe do Warszawy czy innego wielkiego miasta, Poznania czy Gdańska, wrócili do swoich dawnych miast średniej wielkości, chwaląc sobie właśnie to, że życie jest spokojniejsze, że nie ma problemu z dojazdem, ale mówili, że coś, co by mogło zatrzymać takich mieszkańców, to są właśnie inwestycje w jakość życia i to nie tylko w transport, nie tylko w mieszkania komunalne, bo to także jest temat, który powraca i moim zdaniem to także jest pozytywny sygnał, że zmienia się paradygmat myślenia o samorządzie i jego zadania, ale to jest także w całą sferę usług. Na przykład w Koszalinie była studentka, która studiuje w Szczecinie, pochodzi z Koszalina i ona narzekała na to, że ona z chęcią by przyjeżdżała na weekendy ze Szczecina do swojego domu rodzinnego, do Koszalina, tylko że Koszalin nie ma nic do zaoferowania, jeśli chodzi o ofertę rozrywkowo-kulturalną, czyli inwestycje w kulturę i w sposób spędzania czasu wolnego są także bardzo istotne, żeby powstrzymywać te osoby. Więc wydaje mi się, że bardzo pozytywny jest ten paradygmat zmiany myślenia i także właśnie w temacie, w kwestii partycypacji, która w kontekście Dąbrowy Górniczej jest bardzo, bardzo istotna, ponieważ jak pokazuje raport tygodnika Polityka, który przygotowuje takie rankingi miast, to robi zespół pod przewodnictwem redaktora Edwina Bendyka, który jest zaangażowany w nasz cykl debat i razem z nami odwiedził kilka miast. Tam są wyraźne dowody na to, że włączenie organizacji społecznych czy włączenie obywateli ma także wpływ pozytywny na rozwój i na powstrzymywanie tej depopulacji. Tam są przykłady miast, które mają porównywalne ilości na przykład organizacji pozarządowych, ale jeżeli nie ma woli ze strony władz miasta do dialogu, to nie ma przełożenia na funkcjonowanie miasta. Jeżeli jest wola władz miasta do kooperacji, partycypacji, to ma bardzo realne przełożenie na jakość życia. I wreszcie ostatnia rzecz, wydaje mi się, że bardzo istotna, to, że ten temat problemów średnich i mniejszych miast stał się tematem dyskusji ogólnopolskiej, w sensie, że możemy narzekać na to oczywiście, że te recepty, które są formułowane, one są niedopracowane albo chaotyczne, ale sam fakt, że ten temat się pojawia, to wydaje mi się, że to także jest jakiś taki pozytywny aspekt. I my będziemy starali się zebrać ten cały dorobek wszystkich tych naszych spotkań, ponieważ to spotkanie w Dąbrowie Górniczej nie jest oczywiście ostatnim spotkaniem. My jeszcze planujemy kilka takich dyskusji w innych regionach Polski, także w tym roku. Chcielibyśmy to spuentować spisanymi wnioskami ze wszystkich tych spotkań i mam nadzieję, że to także wpłynie na uszczegółowienie tych polityk, czy uszczegółowienie tych propozycji, które niewątpliwie, tak jak wszyscy Państwo powiedzieliście, pojawią się w kampanii na przykład parlamentarnej, bo wydaje mi się, że to będzie bardzo, bardzo istotny problem, tym bardziej, że jest to także problem ogólnoeuropejski, ponieważ ostatnio Komisja Europejska publikowała taki raport dotyczący obniżaniu się zaufania obywateli do projektu europejskiego, do integracji europejskiej
I główny wniosek z tych badań brzmi, że największy spadek zaufania do procesu integracji europejskich, zwłaszcza w Europie Zachodniej, zaszedł w tych regionach, które zostały dotknięte deindustrializacją, właśnie w średnich i małych miejscowościach. Że tam ten brak zaufania do instytucji europejskich, do integracji jest bardzo duży. I to jest też bardzo ciekawe w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego, ponieważ to także ten wątek się pojawi, wsparcie dla regionów i wsparcie dla właśnie małych i średnich miast. I ja nie ukrywam, że brakuje takiej dyskusji także w Polsce, znaczy przełożenia tej perspektywy europejskiej na Polską, i posłużę się przykładem stąd, ponieważ 2 miesiące temu bodajże uczestniczyłem w Sosnowcu w spotkaniu z panią komisarz Bieńkowską, to była konferencja poświęcona elektromobilności, podczas której występował i prezydent Sosnowca, i pani komisarz, i przedstawiciele fundacji, która promuje w Polsce ideę samochodów elektrycznych i tak dalej. I ku mojemu zdziwieniu i rozczarowaniu dyskusja skupiła się na wymienianiu zalet samochodów elektrycznych w kontekście ekologii, natomiast nie padło tam ani jedno słowo, na ile te nowe gałęzie przemysłu mogłyby być panaceum na te problemy deindustrializacji, znaczy na ile te nowe gałęzie przemysłu mogłyby ożywić na przykład Zagłębie Dąbrowskie. Ten temat całkowicie został tam w tej dyskusji pominięty. Tam jest zagrożenie, bo większość przemysłu automotive w Polsce to są produkcja części do samochodów spalinowych, układy wydechowe, katalizatory, silniki. Ja podczas debaty w Warszawie właśnie elektromobilności o tym wskazywałem. Jeżeli chcemy mocno pójść w elektryki, musimy zastanowić się, jak te firmy, które polskie, które średniej wielkości, które wyspecjalizowały się w produkcji tych części, muszą znaleźć środki na to, żeby się przebranżowić, znaleźć swoje własne produkty w cyklu łańcuchu dostaw do nowego rodzaju produktów. To jest dla nas następne zagrożenie. Mhm. Tak, więc to jest ten problem, jak w Polsce przeprowadzić dobrze pomyślaną, sensowną reindustrializację czy nową industrializację, bo to nie chodzi o tworzenie tego, co było, ale o tworzenie nowych i innowacyjnych sektorów, które tworzyłyby stabilne miejsca pracy i także wykorzystywały ten kapitał społeczny, a akurat Górny Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie to są miejsca, które ze względu na swoją tradycję, ale także potencjał, czy ośrodki naukowe i tradycje przemysłowe byłyby świetnym takim miejscem. Więc to jest niewątpliwie, z mojej perspektywy, ta dyskusja była niezwykle wzbogacająca tą panoramę, którą staramy się zakreślić tymi dyskusjami w całej Polsce. Więc chciałem bardzo Państwu podziękować za to, że znaleźliście czas w dzisiejsze popołudnie, że przyszliście na dzisiejsze spotkanie. Chciałem podziękować naszym panelistkom i panelistom, pani prezydent Sława Ogińska-Duraj, Kazimierz Karolczak, Piotr Gała, Piotr Frączak, Paweł Jaworski. Bardzo fajnie panom dziękuję. Bardzo serdecznie chciałem podziękować Stowarzyszeniu Inicjatywa Dąbrowska za wsparcie i przede wszystkim chciałem podziękować dyrekcji Pałacu Kultury Zagłębia, że mogliśmy się w tak świetnym miejscu spotkać. To jest bez wątpienia najciekawsze miejsce, w jakim do tej pory mieliśmy okazję organizować dyskusję o Polsce średnich miast. I namawiam także Dąbrowę Górniczą do chwalenia się tym pałacem, ponieważ gdy informowaliśmy nasze koleżanki i kolegów w innych miejscach Polski, że właśnie w tym miejscu organizujemy to spotkanie, wysyłaliśmy im linki z artykułami opisującymi to miejsce, byli pod wielkim wrażeniem, także myślę, że Dąbrowa Górnicza ma świetną wizytówkę i bardzo, bardzo się cieszymy, że mogliśmy tutaj gościć. Mam nadzieję, że już niedługo i będziemy mogli ponownie Państwa zaprosić na tego typu spotkanie w Dąbrowie Górniczej, aby podzielić się już wnioskami z całego cyklu debat. Także bardzo serdecznie dziękuję. Życzę miłego wieczoru. I jeszcze tylko jedna informacja. Te publikacje, które leżą na stoliku, są do Państwa dyspozycji bezpłatnie. Jeszcze ja chciałem prosić jak ktoś o wsparcie, bo są tacy w tym mieście, co chcą go zburzyć. Ja będę pierwszy. Byłem na demonstracji w obronie pomnika, więc z chęcią stanę w obronie pałacu. Dziękuję bardzo.